No nie no, z zewnątrz te plandaki to są zielone. W środku są tylko niebieskie. No to tak jak kurde rozwaliłem, bo tu mi zawsze kurde rozkło pomiędzy tymi szczelinami, a nie chce mi się już tego dłubać. A tutaj tak. Wiadomo, że kroczek po kroczku. Tu posprzątałem. Jeszcze mi zostało troszeczkę, tylko to. To walna jeszcze do kompostera. Ładnie czyściutko, więc można nabrudzić. Muszę wydobyć ten cały kompost. Kurde, nie wiem, nawet widać, kurde. Ten cały kompost muszę stąd wydobyć na tamto. Przesiać go. I grube idzie do kompostera, te cienkie może już coś z tego będzie. No dobra, także widzicie, kurde, miejsce jest. Teoretycznie powinien tu jeszcze jeden baniak wyjść z tyłu. No taka brudna woda z tych rynien, z tego dachu tutaj. Zobaczymy, czy się to kurde uda, czy ja się z nim tu zmieszcza. Tu muszę zobaczyć, czy się zmieszcza. Jak się nie zmieszcza, to trudno. To olejemy. A tu na pewno wejdzie jeden, bo już to było wtedy przewidziane, żeby chodziło mi o to, żeby mieć jeden taki baniak na naprawdę taką brudną wodę, którą się dolewa tylko do komposterów. Wiecie, o co chodzi? Tako już z igiełkami, z marasą, tako już tako przekiszono lekko. I coś takiego tutaj mam zamiar wpakować. A tu po tym, po czasie, tak czy siak jeszcze przyjdzie jeden. Bo tu się zmieści na 100%, przyjdzie jeden normalny baniak, żeby czysto woda mieć, nie? A tu to jest wszystko, co stamtąd wydobyłem. No i widzicie, to jest taki materiał, kurde, ciężko kompostowalny, kurde. Takie korzenie jakieś, takie coś, kurcze. Tu jakoś noga od świni. No nie, to nie jest noga od świni, ale to jest takie, kurde, wiecie, taki korzeń, takie coś, to trzeba podrobić i ten. Problem polega na tym, że to było wszystko, wiecie, i z kamieniami, i tu jakieś, kurde, listwy są, ale to nie jest jakieś, kurde, wiecie, o co chodzi, żeby to było z jakimś dziadostwem. Tylko to jest czyste drewno, jakaś tam sklejka, powiedzmy, ewentualnie jeden klej, może tam tego, ale to się posieku i te kompostery to zjedzą. Wydobyłem tyle kamieni na pierwszy rzut i no i teraz to trzeba kurde trochę tak posiekać, ale to już jest, wiecie, to już jest suche, stare, także to nie ma problemu, żeby to kurde posiekać. Co innego młody materiał jest taki kurde miękki, a także takie kurde zadanie na niedzielę. Bo jest mi potrzebny taki ten materiał, bo mam dużo zielonej masy, rozumiecie, o co chodzi, nie? Strasznie dużo zielonej masy, samej zielonej takiej, kurczę. I muszę to pomieszać, trochę tego, dlatego tam to sobie muszę już przygotować, żeby mieć takie, wiecie, no. Jak ta zielona masa wpakuje, znaczy tamto troszkę, trochę zielonej masy i tego, i to wszystko wlejdzie tu, kurde, bez problemów do tych komposterów, bo tu jest, tu mam takie duże belki wrzucone, nie? One tu, teraz ich nie widać, one tu są, kurde, takie te zaś po tym powyciągam na jakiś czas i jak to zaś usiądzie, to je tam wpakuję do góry, a w tych belkach tam są takie różne dzięcioły, co to gryzą. No i one tak pomału, te belki, widzicie, kurde, to już jest praktycznie można ręką rozwalić. Także one to... Widzicie? I one trzymają też wilgoć w środku. To jest dobre, ja tam często podlewam. Tylko tego muszę kiedyś przeciąć, jakbym miał piła wyciągniętą na pół. Albo na trzy kawałki. I też to się wszystko... To wszystko można skompostować. To nie jest żaden, w ogóle żaden problem. No i tu kurde, patrzcie, jakie mi tu gryzą, jakieś dziury tam drążą w środku, kurde. No, czas się wziąć za robotę. Piwko, to, telewizor, kabarety i jadymy.
same się nie zrobi.